Śpiewanie i granie to uciecha świata. Kiedy nam growali, przesłyby nam lata. Kiedy nam growali, przesłyby nam lata. Kochani widzowie, nazywam się Hanka Wójciak, jestem wokalistką, autorką piosenek, dziennikarką muzyczną. Urodziłam się tutaj na Podhalu i chciałabym być dla was takim przewodnikiem po naszej tradycji, po naszych zwyczajach. W dzisiejszym odcinku uwidzimy, jako się nasi przygotowują do jubileuszowego festiwalu folkloru ziem górskich, a później się przyjrzymy, jako nasi świętują święta wielkanocne. Zapraszam, basz pięknie! Znajdujemy się w Czerwonym Dworze, pięknej willi wybudowanej w stylu zakopiańskim. To miejsce jest teraz remontowane, ale w wakacje podczas trwania festiwalu zostanie otwarte. O tym, co się tutaj będzie działo, opowie nam więcej pani Gosia. Pani Gosiu, właśnie tutaj wcześniej było przedszkole, a co się będzie działo w wakacje, kiedy to miejsce zostanie na powrót otwarte po remoncie? Czerwony Dwór stanie się siedzibą Centrum Kultury Rodzimej, promującej naszą twórczość regionalną, ale nie tylko, podhalańską, pokazującą naszych twórców ludowych, nasze dziedzictwo kulturowe. A podczas festiwalu 50. jubileuszowego zaprosimy Państwa na otwarcie wystawy Rodziny Mardułów. Będzie to wystawa Franciszka Marduły, nieżyjącego, wspaniałego lutnika. Będą także jego meble, będą pamiątki związane z naszą niepodległością także. Druga wystawa związana bezpośrednio z Festiwalem Folkloru Ziem Górskich 50. jubileuszowym. To będzie 50 szali na 50-lecie. Wystawa z kolekcji wieloletniego jurora podczas tego festiwalu, Hiszpana, pana Cardenasa, który od lat, jeżdżąc do Zakopanego, zbiera te szale. Pokażemy także, jak na przestrzeni lat zmieniały się nagrody festiwalowe, ciupagi z Berkadła. To wszystko będzie tutaj w tych pięknych, nowo odnowionych wnętrzach. Słychać, że muzyka już gra? Idziemy zajrzeć, jak wyglądają te przygotowania do festiwalu. A jak wyjątkowy festiwal, to nic innego musi być wydłużone. W tym roku będzie trwał jazę 10 dni. Dodatkowe wydarzenia będą jazy czy koncerty na folkową nutę. Mamy zamiar zaprosić zespoły, które w poprzednich rokach zdobywały złote ciubaki u nas na festiwalu. Będzie konferencja naukowa. I tu pytamy nie ino dorosłych, ale też chcielibyśmy napytać młodzież i dzieci, bo będą warsztaty, zabawy, nauka tońca, będzie się można upiec nawet i swojego własnego moskola i po tego zjeść. Także pięknie pytamy, przyjeżdżajcie ku nam całymi rodzinami. Muzyka, cały świat będzie, nie ma takiej nika. Cały świat. Będzie się można i nauczyć haftować, i będzie się można nauczyć robić na glinie, wystrugać w drzewie. No i będzie wiele atrakcji i dla dorosłych, i dla dzieci. Pani Zosiu, dzisiaj opowiadamy o zwyczajach wielkanocnych na Podhalu. Mamy tu tak kosycyk. Co w takim kosycku się znajduje? To jest właściwie kosołka, nie taki zwykły kosyk, no kosołka. No musi być jakości to jest serwetka haftowano, dziurkowano, góralsko. No a potem to, co nowoźniejsze do kosycka, to jojka. Tu zresztą widzimy, jak dzieci przyrektowują jojka. U nas jojka się ważyło ino w łupkach cebuli, albo też w burokach. Stąd mają taki kolor. A resztę dropią tu igłami dzieci wzorki różne, jakie umią. Na pewno musi być chleb, no bo bez chleba się nie obędzie. Kozdę mu chleb na co dzień jest potrzebny. Do chleba musi być masło. Dziś tutaj mamy z masła baranka zrobionego. Baranek rzec nowoźniejszą, bo Chrystus zmartwychwstały. No i jeszcze musi być też kawałeczek kiełbasy, co by mnie nie głodowali, co by coś do tego chleba było. To kiełbasy swojskiej pętełko jest. Jest też i krzon, co by kozdy bez caluczki rok był taki twardy i mocny, jako i ten krzon.
i krapkę soli, bo dawno przecie nie było zamrażarek, ba syćko trzeba było solić. Poza tym na słodko jeszcze jest kawałeczek bułki drozdowej, takie jakie piekły nasze babki w okrągłej forymce, przyozdobione bukszpanem, no i pewnie by było na tylu. A z takich rzeczy, które się niesie potem w pole, jest tu wykrowki, to znaczy się kawałki gruli już te złockie, te co już zaczynały kiełkować i potem te wykrowki święcone kładzie się pod pierwszą skibę, ta jako i bazie, jak chłopy na wiosnę pierwszy raz wychodzą z pługem, to właśnie pod pierwszą skibę kładzie się te zświęcone bazie. To jeszcze się przypatrzmy, co te dzieci nasze robią. Co to tak będzie z tego, he? A to ja sobie robię pistołkę. Pistołkę? Ale będzie, i co, i rzeczywiście będzie działało? Będzie pięknie grało? Limoza. No to dobre. To a nie lepiej była sikowka przy święcie? Limoza to jest. No w tobie co ci się uda sikowka, z tego może nie będzie. W Polsce jest śmingu z dyngu zamytu, na Podhalu mamy co? Polewackę. Mamy polewackę i trzeba się bać, bo najpiękniejsze dziewki zawsze były najbardziej mokre. I słuchajcie, do tego syćkiego nie ino w poniedziałek wielkanocny trzeba się pilnować, bo jest takie u nas powiedzenie, w kozdy piątek do zielonych świątek. No i co dziewczyny, boicie się tych chłopcysk? Boimy się. To trzeba uciekać! Na te święta Wielkiej Nocy, na nadchodzący czas dla wszystkich mieszkańców Zakopanego, Podhala, turystów, którzy do nas przyjeżdżają, najserdeczniejsze życzenia. Dużo spokoju, dużo miłości, wzajemnego przebaczenia. Obyśmy w tej wierze i w tej tradycji, w której zostaliśmy wychowani, mogli żyć jako wspólnota podhalańska, góralska, polska. Wszystkiego, wszystkiego dobrego dla całej Polski. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego.